datą roku 2021-2022. Was, naszych absolwentów, wraz z gośćmi, naszymi rodzinami, przyjaciółmi, którzy tu dziś na nas przybyli. Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy tu z Wami dziś, aby świętować zakończenie tego etapu Waszego życia. I spójrzcie Państwo, jak wielkie jest to grono, które ten właśnie moment świętuje z Wami. Wasze rodziny, Wasi znajomi, ale to też Panie z dziekanatu, Panie z biura dziekana, informatyce, administracja naszego wydziału. To całe grono osób, które wspierało Was w tym procesie kształcenia, które właśnie zakończyliście. Kier International Business Graduates. Great to see you today. We are so proud of you, and I am very happy that you graduated from the University of Gdańsk, from the Faculty of Economics. Those list of ideas you delivered with you to university a few years ago, and since that moment, since just having a diploma, you will start a new life with the Vivat Academia in your heart. Państwo prorektorzy i wszyscy pracownicy naszego uniwersytetu, zaproszeni goście oraz wy, drodzy koleżanki i koledzy, którzy zdobyliście tytuł magistra. Powiem szczerze, nie spodziewałam się, że będą tu takie emocje i nie spodziewałam się również, że ten czas tak szybko płynie. Jednak słowa piosenki Upływa szybko życie w tym miejscu i w tym momencie spełniają się. Państwa bardzo serdecznie. Kiedy kilka dni temu pani Magdalena zadzwoniła do mnie z zapytaniem, czy powiem kilka słów na gali absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, pomyślałam sobie, że wygrałam w kategorii wiekowej. Jak Państwo rozumiecie, spotkało się z moim umiarkowanym entuzjazmem. Całe szczęście w trakcie rozmowy okazało się, że byłam nominowana jeszcze w innych kategoriach, więc odetchnęłam swój. Dzisiaj to wy jesteście zwycięzcami. Nigdy nie zapomnijcie tego wieczoru. Chciałam wam z tego tytułu, wam i sobie, serdecznie, z całego serca pogratulować. Brawa dla was. As far as I'm going to go with Polish tonight, I'll be speaking in English. 2 years and I can finally say that we have made it. To say that these 2 years have been a long ride is an understatement. It was more like a marathon with every exam passed, marking a milestone to the finish line. So to my fellow class of 2022 and all other programs as well, let us go out into the world and seize every opportunity through the application of what we've learned in these past few years. With those concluding remarks, ladies and gentlemen, I thank you all. Dziękuję bardzo.